Witam Was tutaj, cześć, to mam Znosz. I zastanawiam się od dłuższego czasu, jak wygląda i jak działa powerbank z Warsa. Można go kupić w każdym pociągu, gdzie jest restauracja Wars i następująco wygląda. Od jakiegoś czasu jest już w sprzedaży z pendrive'em, jeszcze kablami i jakąś parasolką. Samo opakowanie wygląda następująco, kosztuje 99 zł i na instrukcji możemy zobaczyć, że ma 5000 mAh i USB-A 5V 1A bądź ładuje się go micro USB, czyli nie USB-C 5V 1A. Otwórzmy i zobaczmy, jak wygląda w środku. Jak mi się uda. Jest i kabel. Pudełko nam jest już niepotrzebne. Kabel nie jest zbyt porywny i ma micro USB, jakbyśmy nie mieli takich złączy. Jest 2.0, bo jest białe wejście. Ładny, krótki kabelek, to mi się na pewno przyda. Następnie możemy zobaczyć sam pociąg, który mamy, bo to jest pociąg i wagon typu Wars. Powiem Wam, że jest ciężki i podoba mi się. Podoba mi się jego, to jak jest zrobione. Proszę bardzo. Z samej budowy pociągu mogę powiedzieć, że to taki typowy wagon Wars, z tym, że takiego starszego typu, ma ładny logotyp oczywiście, jest cały gumowy, więc można na spokojnie w nim rzucać w inne osoby, przynajmniej w teorii. Oczywiście to odradzam. I z tego co widzę, są dwa gniazda, zwykły USB-A i USB micro USB, które jest właśnie wyłączone w zestawie. I pytanie, czy działa. Bardzo, wczepiamy pod mój telefon i mój testiżowy kabelek. Gniazdo zaczyna się świecić na niebiesko, telefon się ładuje, ale powoli. A mi takie złącze spokojnie wystarczy, ponieważ ja do mojego aparatu muszę mieć małe napięcie, więc jak najbardziej taki pociąg będzie na wagę złota. Szkoda tylko, że nie ma tu żadnych przycisków do włączania i wyłączania i chyba najważniejsze, że nie ma nigdzie miejsca do włożenia jakiejś opaski czy czegoś. Będę musiał jakoś go zamontować i już nie będzie tak prestiżowo wyglądać. A tak wygląda wagon Wars. Co o nim sądzicie? Dajcie znać w komentarzach i do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Ten materiał nie był sponsorowany przez Was. Kupiłem go za własne pieniądze. Cześć!